Cześć Wam! Cześć! Witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj, naszym celem jest góra Chełmiec, która mierzy 850 metrów nad poziomem morza. Na niektórych źródłach można wyczytać 851 i że jest to najwyższy szczyt gór wałbrzyskich, co nie jest oczywiście prawdą. A po drodze Wam powiem, dlaczego tak jest. W tej chwili wyruszamy z parkingu z Boguszu w Gorce. Niestety na początek czeka nas asfalt. Już pod górę jest niedziela, więc dzisiaj będzie pełno ludzi na szlaku. A my, żeby Was nie zanudzać takim otoczeniem asfaltowo-budowlano-miejskim, to widzimy się, jak wejdziemy na szlak. A co Ty chciałeś dodać, Szymon? A ja znalazłem ten kamień w kształcie głowy dinozaura. Super. Tak więc, rewelacja. Dobrze się zaczyna. Dobra, to widzimy się już typowo na szlaku, na Chełmiec. Bo widzisz, mama? Tak więc weszliśmy na drogę krzyżową, która prowadzi pod górę. Milena, ale to jest droga w naszym domu. Idziemy zielonym szlakiem. I tak będziemy się tego zielonego szlaku trzymać, aż na sam Chełmiec. Leśne odstępy. Na razie w dół, a później 250 metrów. 261? Nie. 250 albo 260 nawet metrów pod górę przewyższeń. I mamy do przejścia około 3,5 km w jedną stronę. Półtorej godzinki spacerku przed nami. Dzisiaj Milena postanowiła, że chce zdobyć górę na swoich nóżkach. Górę, która jest zaliczana do korony gór polskich. Mimo, że nie jest najwyższa w tym paśmie. Bo wyższa od góry Chełmiec jest góra Borowa. I to aż o 4 metry. 4,3 w zależności od źródeł. Bo góra Borowa mierzy 853,4. Tak jak mówię, w zależności od źródeł, a góra Chełmiec 850-851. A jak to się stało, że niższa góra została uznana za najwyższą i wpisana do korony gór polskich? A stało się tak, że Chełmiec przegonił wysokością górę Borową, bo zmierzyli ją razem z wieżą, która powstała w 1887-8 roku. O, tutaj kałuzia, tato. No kałuzia, kałuzia. I wydłużyli górę o około 16-17 metrów. Kolejna stacja drogi krzyżowej. No a jednym ze sponsorów wieży widokowej na Chełmcu jest nie kto inny jak Ród Hochbergów. A dlaczego posunęliśmy się do tak zaskakującego ruchu, jak wybrać się na tą górę zamiast na weekend, zamiast w tygodniu, mimo urlopu? A z tego względu, że wieża widokowa jest dostępna tylko w weekendy, w soboty i w niedzielę. Od godziny 10 do 18, a w każdy inny dzień tygodnia niestety wieża nie jest dostępna do odwiedzania.
Tak więc jeżeli planujecie wejść na wieżę widokową, to tylko w weekendy. Świetne łąki. Patrz, kałuża. No, kałuża. Chyba padało ty, co Milenka? Tak. Czemu kapelusika nie masz na głowie? O, jaki ładny kapelusik. Ubrać? O, żeby słoneczko nie przygrzewało. Tak? Patrz, kałuża. Kałuża, tak. Tak. To nie są góry kaczarskie. Gdzie nawet w weekendy często ciężko spotkać kogokolwiek chodzącego na szczyty. A tutaj można powiedzieć, że pielgrzymki. Pełno ludzi. Dla nas to jest no, taka odskocznia, można powiedzieć. Bo nawet jak wchodziliśmy na Ostrą Małą i Skalnik, to nie było tyle osób w Rudawach Janowickich. Czy ostatnia na Wielką Sowę. Ale to może też zależy od tego, jaką drogę się wybiera. No my wybieraliśmy drogę najłatwiejszą, bo z najmniejszą ilością przewyższeń. A z tego względu, że właśnie Milenka chce chodzić coraz częściej na swoich nóżkach. Tak, Milenka? Tak. Tata ma lżej też. Ja mam lżej. Mamy specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000. Masyw Chełmce. Chodź. Piękne okoliczności przyrody. Fajna też pogoda jest, nie jest upalnie. Jak jechaliśmy, mieliśmy około 23 stopni Celsjusza. Pomalutku będziemy zmierzać po kolejną z koron gór polskich. Droga jest fajna, szutrowa. Na razie nie było jakichś trudniejszych fragmentów, tak więc Milenka może swobodnie wędrować na swoich nóżkach. A my korzystamy z uroków gór wałbrzyskich, które są zlokalizowane w Sudetach Środkowych. Oczywiście najwyższy szczyt gór wałbrzyskich, czyli Górę Borową, również odwiedzimy. Tam również jest bardzo fajna wieża widokowa. Już zaczyna się robić pięknie. Góra Chełmiec jest widoczna z daleka z tego względu, że jej masyw jest odcięty dookoła dolinami. I dzięki temu Chełmiec jest widoczny z oddalonego 80 km Wrocławia. My również jadąc z okolic Legnicy na S3 już mogliśmy właśnie podziwiać kopułę Chełmca. Ale widok jest tu niesamowity. Widoki coraz piękniejsze się pojawiają. Teraz wchodzimy w las, więc troszeczkę mniej tych widoków będzie. Aczkolwiek uciekliśmy ze słońca, więc coś za coś.
Jedna z 12 postawionych wzdłuż szlaków zielonego, żółtego i niebieskiego. Idąc od Bubuszowa do Szczawna-Zdroju. Tak więc widzicie, macie również opis tego, co można spotkać na tej górze. 12 tablic. Moja żona mi nie daje. Zrobię zdjęcie. Zrobię zdjęcie, bo żona obiecała mi, że przeczyta w końcu instrukcji obsługi. No dobrze, ale nie znajdę czas, tak? A jak znajdzie czas? Widzicie, to nie jest taki żopsiuk. Jak nie znajdzie czas, powiedziała. Mama nigdy nie znajdzie czasu, bo zawsze jest zajęta. Bo przy dzieciach jest dużo roboty. Tak. I przy mężu. Tak, przy mężu zwłaszcza. Ścieżka fajna. To muszę przyznać mojej żonie, wybrała fajną ścieżkę. Tak, póki co jest taki fajny. Idealny dla dzieci nawet, małych. Tak. Myślę, że nawet dla upartych to z wózkiem by dało się tędy wejść. Łatwy jest to przejście. Tak, nie jest stromy. Pachnie mi tu. Tak? Pachnie mi tu. Jedzeniem. No, co postoję? Są postoje na szlaku, więc może sobie odpocząć na ławce. Co, kochani? Powiedziałam już, co chciałam. Tak, mama. Że są postoje na szlakach, na szlaku i może coś zrobić. Są ławeczki, na których można siąść podczas spacerku pod górę. Czy nawet schodząc można odpocząć. A Milenka, już chyba nam upada z sił. Milenka, dasz radę na samą górę wejść? Tak. O, to jednak ma siłę. Bo no tutaj mamy zbieg różnych szlaków, Szymon. Tak. No tam widać żółty szlak. A tam coś jest żółta, tak, już. Jest tablica. Tak, mamy kolejną tablicę. Tak. Zielonym szlakiem. O, suwa! Nie wchodzą dalej. Sylwetki drzew. No tutaj zarośnięte trochę. I sówki można tu spotkać, sóweczki. Te same, które można spotkać w górach. Sowi, które są oddalone niezbyt od właśnie gór wałżyskich. A my jesteśmy przełęcz Rosochatka. Dobra. Jak coś będzie ciekawego, a że co ciekawe jest co chwilę, to może za chwileczkę się będziemy znowu widzieć. No, więc Milena już wylądowała na moich plecach, bo już była zmęczona. Tak więc, o, i grzyby są, przynajmniej resztki jakichś grzybów. A tutaj jest dosyć wilgotnie, więc myślę, że jakby pochodzić po lesie, to by znalazł ciekawe grzyby. Zapewne. Prawda, kochanie? Dziewiąta stacja. Na Pogórzu Kaczawskim mieliśmy okazję wspinać się na górę Górzec. Tam również mieliśmy szansę iść drogą krzyżową, która na pewno jest znacznie starsza niż ta tutaj. Ale to już jest druga droga krzyżowa, którą pokonujemy. Wchodząc na górę i na pewno wyżej teraz wchodzimy. Jesteśmy w tej chwili na Małym Chełmcu. To jest nad... 776 metrów nad poziomem morza. Z każdym krokiem jesteśmy coraz bliżej szczytu. Mamy jeszcze do pokonania 24,74 metry pod górę. 74 metry pod górę jeszcze. O. I tutaj między drzewami mamy możliwość zobaczenia szczytu Dzikowca. I stoku narciarskiego, który jest tam. Widzisz tutaj? Tam byliśmy. A co tam jest? To jest Dzikowiec. Tak? Tak. Oj, tam były piękne widoki. Tak, a tam jest ten stok narciarski, obok którego szliśmy. Dzikowiec. Dzikowiec wielki, tak. No. Ale widok piękny. Między drzew. Nie mogę wam niestety kamerą GoPro zrobić zbliżenia, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Ale wygląda to fenomenalnie. Tam jest Ślęża, Wieżyca,
Radunia. Tam gdzieś będzie Borowa. Tam. Gdzieś tam. Tam będzie gdzieś dzikowiec, pokazywania wam. No coś niesamowitego, ale widok. I można zobaczyć, jak tutaj wysoko jesteśmy. Co, Milenka? Tak. Bardzo wysoko. Patrz. Prawie jesteśmy na szczycie. Tu już za drzewami widać wieżę widokową. A tam już jakaś kolejna tablica. Tak więc zostało nam już naprawdę parę kroków i jesteśmy na szczycie Chełmca. Ekomuzeum wokół Trójgarbu. Kolejny szczyt. Kolejny szczyt to byty. Tu, u góry jest. Dobrze, no ja wiem. Krzyż milenijny. Tu Milenka. Na szczycie Chełmca, tak. Miejsca do grillowania. Strony turystyczne. Wieża widokowa. I ognisko. Wow, tak. Jestem tego samego zdania. A my idziemy tutaj do wieży. Tam więcej dalej nie pójdziemy. A tu jest znaczek. Tak, Szymuś, stój. Poczekajcie na mnie. Wchodzimy na wieżę widokową. Nisko! Musimy się schylić. W końcu na jakąś wieżę uda nam się wejść. Wejście na wieżę. Na razie. My jesteśmy w przybudówce, a teraz będziemy wchodzić do tej typowej wieży. Chodźcie. I wieża to nie jest ruina, tylko była zerowana na ruinę. Trochę schodów jest do pokonania. Żona myślała, że już jesteśmy na górze, a to dopiero 1/3 za nami. Widoki tu są. No tak stromo. Dobra, jak będę na górze, to się z wami połączę. Bo teraz takie wejście. No, rewelacyjny. Nie będzie tu koza. Tam chyba ostrzyce widać. Tam chyba ostrzyce widać. I połom widać, patrz. Dobra, robię to. Tam fajnie ścieżkę widać, a tam jest szarenica. Nie jest tak gorąco. No właśnie, taka fajna. Tak. Zeszliśmy z wieży widokowej. W tej chwili będziemy sobie robić jedzonko. Tak więc zajęliśmy sobie miejsce. Wyciągamy w końcu palnik gazowy, butle i będziemy sobie robić kaszankę z cebulką. Zobaczyć? Tak, kochanie? Tak. Ale to nic nie wydaje, to tak wiesz, jest słońce, że... Ale pachnie cebula. I jak mama podawa ci się? No rewelacja. Nie ma sprawy. Tak, rewelacja. A tobie Milenka podawa ci się tu? Tak, podoba mi się. Ty się mam to tak, co... Tata, podoba ci się tak, tu? Tak, bardzo. Mi też się podoba.
Ty musisz patrzeć, co w tym tym. Tak więc nasza kaszaneczka już się smaży z cebulką. Tak. Nie każdy lubi, ale na szlaku szybkie danie. Tak więc zaraz będziemy sobie konsumować. A my się już zobaczymy już na podsumowaniu. Tak więc schodzimy już z góry Chełmiec. Pojedliśmy, odpoczęliśmy. A teraz z powrotem zielonym szlakiem na dół. Fajne miejsce na ogniska. Dzisiaj kupę ludzi. Tak jak myślałem, znacznie więcej niż na innych górach, na których byliśmy. Chociaż na szczycie Wielkiej Sowy też było sporo osób. No ale tutaj zdecydowanie też dużo jest. No to jest też powód tego, że jest blisko miasto Wałbrzych. Szczawnów, Góry Boguszu w Gorce. Więc naprawdę ludzie mają rzut beretem, żeby wejść na jeden z wyższych szczytów tutaj w okolicy. Mieliśmy do wyboru albo iść tu tędy, albo wracać zielonym. Ale żona stwierdziła, że wracamy zielonym. To wracamy zielonym. Tam na pewno trasa jest. Bardzo przyjemna wycieczka. Bardzo fajny szlak zielony prowadzi z Boguszu w Gorce na szczyt dla każdego, dla małego dziecka, dla seniora. Po drodze mamy fajną drogę krzyżową. To już nasza druga droga krzyżowa podczas zdobywania szczytów. Na szczycie wieża widokowa, która jest dostępna przeważnie w soboty i w niedzielę. W soboty i w niedzielę, z wyjątkami w piątki. Jest bezpłatna, chociaż w regulaminie było napisane, że do lat 6, tak? To jest za darmo. Ale my weszliśmy za darmo, nikt nie pobierał tam opłat za wejście, więc nam się może udało po prostu wejść na tą wieżę. Fajny widok jest z góry, chociaż jest bardzo dużo anten dookoła. Krzyż milenijny również robi wrażenie, górując tutaj nad szczytem. I co tu dodać? Fajne miejsce na biwak, fajne miejsce na to, żeby sobie coś usmażyć, odpocząć, schronić się przed słońcem i ruszyć w dalszą drogę. Coś zjeść! No my trochę tam nam spawiło troszkę, nie? Tak troszkę posiedzieliśmy, odpoczyliśmy. No, tak jak zakładaliśmy, około godzinki czasu. Teraz nas czeka półtorej godzinki z powrotem. Tą samą drogą, bo żona stwierdziła, że idziemy na spokojnie. Tak więc my na tę chwilę będziemy już kończyć. Jeżeli wam podobają się nasze filmy, to zostawcie subskrypcję. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I zobaczcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak więc na tę chwilę mówimy wam już do zobaczenia na szlaku. Na